Nowy juror. Tak, nowy juror, który myślę, że się fajnie odnalazł w tej roli. Ja kocham ponad wszystko dzieci, gotowanie z dziećmi i tą zabawę na planie, więc... Wyzwoliłeś w siebie dzieciaka, jak widzieliśmy, on... jak sunąłeś po tej kukurydzy, tak, to naprawdę. Dokładnie. Ja tam się czułem po prostu, jakbym był razem z tymi dziećmi, a nie z tym żyli, z czego bardzo często i Ania, i Michel sobie żartowali, że ja jestem cały czas tym dużym dzieckiem, dlatego mam taki dobry kontakt z tymi dzieciakami. Ja faktycznie bawiłem się tam przednio od momentu, w którym spadłem jako chmurka. Ale dlatego mój syn mnie tak uwielbia, bo ja jestem po prostu jego kumplem. Wiesz, ja spadłem jako chmurka i od tego się zaczęło. Po czym ta zabawa się coraz bardziej rozkręcała, aż doszła do odcinka, który dzisiaj był, że tak powiem, tematem przewodnim, znaczy jest dzisiaj tematem przewodnim, czyli odcinka o kukurydzy i o popcornie, bo był to przecudowny odcinek, gdzie panie od scenografii stanęły na wysokości zadania. I chciały zrobić konkurencję Mass Singer, tak? Oj, myślę, że zrobiły i to dużo. Zresztą chyba nawet te same w ogóle robią stroje, z tego co wiem. I słuchajcie, przebrali nas najpierw za ufolutki, my nie wiedzieliśmy, o co do końca chodzi. Z tych ufolutków zostaliśmy przebrani za wielkie kukurydze, które weszły do... Ty zdradzasz już wszystko. Nie wiem, czy ci wolno. Wiesz, co to jest zapowiedziane? Tak, ale że ufolutki to nie widziałam. A nie, bo ufolutki to w szatni wyglądaliśmy. No zobacz, ale co tam gotowanie? Super było. Tak, byłem kukurydzą. No, bo dla mnie to była niesamowita przygoda. I była ta kukurydza, był ten popcorn i dzisiaj okazało się, że ta kukurydza jest tematem przewodnim. Czyli robisz nam popcorn. Ale poczekaj, czy prawdą są plotki, że ty debiutowałeś w telewizji u nas w kuchni? W Dzień Dobry? W ogóle. Tak, oczywiście. Karierę. Moja przygoda zaczęła się w 2006 roku, kiedy z Grzesiem Łapanowskim razem tutaj przyszliśmy po raz pierwszy. Jeszcze tam była kuchnia. Mała, malutka. Przyszliśmy razem z Grzesiem, przygotowaliśmy się 3 dni, bo mi był temat dieta 1200 kalorii. My z Grzesiem zakuwaliśmy, w ogóle pamiętam, to był 1 listopada, siedzieliśmy w domu, cały czas uczyliśmy się tego, co powiedzieć, co nie powiedzieć i tak dalej. A Prokop spytał się tylko, jak mamy na imię i co ugotowaliśmy. Czyli dużo mniej mówiłeś niż dzisiaj. Dużo mniej. Patrz, zawłaszczył antenę. Standard w śniadaniu. Więc będzie po prostu popcorn, tak? Bo nie masz czasu gotować, dlatego idziesz na takie krótkie przebiegi. Będzie popcorn. Jest dzisiaj ta kukurydza. Kukurydza oczywiście, która jest znana najczęściej w postaci takiej, jaka tutaj się gotuje, czyli kolby kukurydzy podawana do hamburgera czy do steka lub po prostu pałaszowana. Znamy też dobrze popcorn, ale też jest jeszcze kaszka kukurydziana, którą można przerobić na przeróżne sposoby. I tutaj właśnie w tym momencie... Ja myślałam, że to jest beszamel, a to jest kaszka. Nie, to jest danie, które przybyło do nas z Mołdawii, zahaczyło o Węgry i bardzo się dobrze osiedliło w polskich górach. Mhm. Mianowicie mama łyga, czyli danie biednych, które bardzo rozgrzewało, z którego Włosi jako mistrzowie marketingu zrobili wszechobecną na całym świecie polentę, która się niczym nie różni od tej naszej mama łygi. Najczęściej była podawana po prostu tylko zagotowana w mleku ta kaszka kukurydziana. Ja dzisiaj zrobię taką wersję na wypasie, czyli z miodem, z figami, z buratą, więc troszeczkę pójdę do Włoch, troszeczkę zostanę u nas. Natomiast chciałbym, żebyście przede wszystkim spróbowały tego popcornu, bo ten popcorn jest moim zdaniem zjawiskowy. Nie jesteście wege. A, jesteśmy. Ale czasami nie jesteś. Czasami nie jesteś, to może spróbuj. Bo o co chodzi? Bo to jest popcorn śniadaniowy, czyli najpierw na tym masełku wytopiłem boczek. Czuję boczek. Nie, no, który wytopiłem, nadać mu smak, a na samym końcu to wszystko jeszcze wytaplałem cudownym syropie klonowym. Tomasz Jakubiak kończy właśnie mama łygę, w zasadzie już ją skończył, właśnie nakłada mama łygę, której pierwsze ślady w Polsce odkryłeś gdzie? W Kościelisku. W Kościelisku koło Zakopanego. Tak, i ja tutaj, słuchajcie, patrzę, a to wychodzi na to, że do tego Zakopanego przyprowadził mama łygę Stanisław Makowiecki, który wyjechał z rodzicami z wioski mołdawskiej, rozumiesz? Tak, bo w Mołdawii są pierwsze zapisy tego przepysznego, jakże prostego... Słońca na talerzu, jest taka słońca na talerzu. No piękne, napisana przez Makowiecki. A dobra, ja bym chciała taką małą miseczkę, bo ja tu lubię mieć swoją, wiesz, miseczkę. Lubisz mieć swoją, dobrze, to już ci daję. Zobacz, proszę, jak różowa. Jak puchatek. To nawet może być mniejsza. Już ci nakładam, ale słuchajcie, bo to jeszcze jest nie wszystko, co udało mi się w tym czasie... A czemu ona się tak ciągnie? No bo tu jest jeszcze burata. Tak. Tu jest jeszcze burata, ja ci szybko ukroję tylko tutaj sobie kawałek figi, żeby było trochę słodkiego. Opyk. I na końcu jeszcze trochę miodku. O, jak to smakowicie, ale pożywne śniadanko.
Tak, bardzo pożywne. Nie będzie pani, będzie pani zadowolona, nie będzie pani żałowała. A ja lecę, słuchajcie, po bardzo fajną rzecz, którą już wcześniej przygotowałem. No wspaniałe. I co ty tam wyciągasz, panie? Tak, tu właśnie przygotowałem tą bardziej włoską wersję, czyli polentę. Czyli kaszka kukurydziana gotowana w mleku, którą Włosi potem studzą i ją podają w formie na przykład w plastrach lub po prostu w jakiejś formie kluseczek przesmażonych. To teraz jak pojedziemy do Włoch, to powiemy, a co wyście tutaj nam za mama łygę dali? Oczywiście, dokładnie. Ja mówię, Włosi są mistrzami marketingu po prostu. Oni zdania u nas dla biednych zrobili jedno z najdroższych swoich gwiazdkowych restauracji. Jak wiesz, to jest po prostu coś przecudownego. Natomiast ja miałem zawsze problem ze zjedzeniem polenty we Włoszech, bo dla mnie ona była Taka nijaka. No. Mi czegoś brakowało. Ja bym chciał, żebyś spróbowała na starcie tej jeszcze następnym. I żebym oceniła, jaka jest różnica między polską a jakubiakową. Ja ją jeszcze będę smażył i do tego będę jeszcze robił, przygotowywał sos. A teraz mówię, jest wytrawna. Ona jest wytrawna. No, przepraszam, to jest po prostu danie. Bo ja przygotowuję ją w taki sposób, że najpierw mleko, którym będę gotował później kaszkę, aromatyzuję. Dodaję do niego trochę suszonych grzybów, dodaję trochę sera pyszniowego. I jest pikantne, człowieku. Troszeczkę ostrej papryczki. Teraz to przestudzę. A po co to jeszcze piec? Chodzi o to, że ja to później przesmażę na maśle, żeby już było takie fajne, chrupiące z każdej strony. Będzie jeszcze głębszy, jeszcze bardziej wyrazisty smak. Marzę o telewizji, która będzie przesyłała zapach. Smak jeszcze do tego, jakby tak mógł się na podniebieniu ukazać nagle. Nie, ujawnić. Ach, patrz. Jest koniec, można powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejszą wirtuozerię wokół kukurydzy, wokół mamałygi, wokół kukurydzy. Dzisiaj naprawdę sporo się tutaj wydarzyło. Jak widać, kukurydza nie jest tylko produktem, z którego się robi popcorn lub jada się ją w kolbach podaną do steka czy do hamburgera, ale można ją podawać też i na słodko, i na wytrawie w każdy możliwy sposób. Ja dzisiaj zaprezentowałem tutaj dosyć sporo dań, ale to też dlatego, że w Masterchefie, gdy był odcinek właśnie o kukurydzy, to ja mam wrażenie, że to był jedyny odcinek, gdzie dzieci tak poniosła totalnie fantazja, że my razem z Anią i z Michelem to w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje. My próbowaliśmy tych dań i było co chwila po prostu jakieś nowe zaskoczenie. Jakieś nowe zaskoczenie, to było coś niesamowitego, bo te smaki były zupełnie takie... I chcesz powiedzieć, że chciałeś dzieciom dorównać dzisiaj w naszej kuchni. Chciałem dzisiaj dzieciom dorównać. Chciałem oddać hołd im. To zrób przegląd tego, co przygotowałeś. Więc już robię na przegląd. Podsumowanie. Jakbyś jeszcze tylko mogła mi dać ten chlebek. Ależ bo ja ci muszę dać coś spróbować. No, właściwie wam obydwu, bo jest wege. Okay. Już tu ukroję. Słuchajcie, więc pierwszym daniem, które tutaj widać, to jest ta mama łyga, o której już wcześniej rozmawialiśmy, czyli kaszka kukurydziana z figami, z miodem, z odrobiną buraty. Tutaj powstało szybkie kaszotto, które... A zaraz tylko wyłączę to. Tu powstało szybkie kaszotto z kaszy jęczmiennej. Do tego są figi, jest trochę chorizo, no i oczywiście dużo ugotowanej, obranej kukurydzy. Natomiast ta zapiekanka, którą tutaj widzieliście, chłodziła w poprzednim polenta wejściu. Polenta po polsku, to z niej została przyrządzona. One zostały takie, to się trochę nazywa we Włoszech gnocchi alla romana, ale robi się zupełnie inaczej. Okay. To są bardziej takie nasza polska wersja. I one są przesmażone na pysznym masełku i do tego odrobina sosu pomidorowego. Tu natomiast mamy kukurydzę w wydaniu iście szatańskim z dużą ilością papryczki chili, dużą ilością chorizo, wędzonej papryki oraz tabasco. I to, co byś chciał, żebyście spróbowały, jakbyście tu podeszły do mnie, to jest wege. Wzięły ten kawałek chlebka i zamoczyły w tym. No właśnie, się zastanawiałam, co to jest. Słuchaj, to jest... Coś innego niż tamto wszystko? To jest moja wersja fondue. To jest duża ilość ugotowanej kukurydzy, która została zmiksowana z serem, z limonką, z dużą ilością przypraw. I może spokojnie, jest dużo lżejsze od fondue, bo nie jest to sam ser w dużej, dzikiej ilości, tylko jest to Tomku, kukurydza. Już cię zapraszamy, żebyś wpadał do nas częściej. Bardzo ci dziękujemy za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Nowy juror, Masterchef Junior. Dzisiaj o 20:00.